Już w najbliższą sobotę zawodnicy klubu kolarstwa górskiego Wieża Anna Szczawno-Zdrój powalczą o medale w Mistrzostwach i Pucharze Polski w Forkrosie. Zawody w tej ekstremalnej dyscyplinie sportowej odbędą się na uzdrowiskowej Słonecznej Polanie. Do Szczawno-Zdroju zjadą zatem najlepsi zawodnicy w kraju. Bez jakiejś tam udawanej skromności powiem, że czołówką polską jest Szczawno-Zdrój. Także zakładamy, takie mamy przynajmniej plany, że podium elity i podium juniorów chcielibyśmy w całości zawłaszczyć. Ten ambitny plan może się powieść ze względu na ostatnie sukcesy lokalnych zawodników. Kolarze ze Szczawna-Zdroju doskonale wypadli podczas startu w Warszawie. Pomimo braku Piotrka Paradowskiego udało się im wywalczyć całe podium. Wygrał Mariusz Jarek przed juniorem Gustawem Dondelą. Brąz przypadł również zawodnikowi Wieży Anny Robertowi Kulesze. Świetne wyniki kolarzy ze Szczawna-Zdroju nie oznaczają jednak, że sportowcy nie muszą martwić się o kondycję przeciwników. No jest taki zawodnik Smołka z Rybnika, dość dobry. On tam wygrał mały finał w Warszawie. Chmiel z Zamościa zawsze jest groźny i nieobliczalny, był czwarty w Warszawie, no więc to są tacy zawodnicy, którzy mogą zagrozić. No, w tym sporcie czasami może też i wyskoczyć jakiś joker, bo niestety no, przydarzają się upadki, jakieś spięcia na torze, a więc czasami los może zadecydować, że nie wygrają faworyci, a więc z tym też się należy liczyć. Tor na Słonecznej Polanie jest już przygotowywany do sobotnich mistrzostw. Ekstremalna, blisko półkilometrowa trasa z chopkami i ostrymi zakrętami uważana jest za jedną z najlepszych i najpiękniejszych na świecie. Przekonać będą mogli się o tym wszyscy, którzy przyjdą na sobotnie zawody. Treningi będą się odbywały od południa. Właściwe zawody zaczną się, tak jak na plakacie mamy pokazane, o godzinie 15, a o 16 ruszą już wyścigi finałowe czwórkami, czyli to, co jest dla widzów najbardziej atrakcyjne. Serdecznie zapraszamy.